Cześć, z tej strony mówi Zielu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Filozofa na Prawie. I dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o fantazjach. Czy warto jest fantazjować? Czy fantazjowanie jest moralne? Czy może istnieją takie fantazje, których nigdy nie powinniśmy żyć? Zapraszam do dyskusji, bo myślę, że temat jest dosyć łatwy, przyjemny i skory do tego, żeby na temat jego polemizować i wygłaszać własne stanowiska. Więc może zacznę najpierw od definicji fantazjowania, bo zdziwiłem się czytając definicję, to akurat jest w psychologii, która oczywiście fantazję tłumaczy od greckiego fantazja, czyli wyobraźnia, która to tłumaczy jako pewne marzenie dzienne albo marzenie, które snujemy we śnie, kiedy jesteśmy świadomi albo nieświadomi. Nie? Tam mamy różne definicje psychologiczne, to polecam się spełnić, może nie spełnić, tylko sprawdzić, poczytać sobie, jeżeli kogoś to interesuje. Ja jednak od najmłodszych lat zawsze funkcjonowałem z taką dychotomią, że fantazja jest czymś innym od marzenia sennego. Czyli ukuję Wam swoją własną definicję, bo marzenie senne dla mnie to były zawsze takie czynności we śnie, które możemy opisać na przykład, marzę o tym, żeby zostać prezydentem, bam, we śnie jestem prezydentem. Albo marzyłem o tym, żeby latać, śpię, bam, latam, nie? Czyli takie marzenia, które powiedzmy realizują nasze pewne marzenia, nasze pewne aspiracje, które są dosyć namacalne, dosyć materialne. Miałbym problem na przykład z powiedzeniem, czy marzeniem sennym byłoby zabicie swojego ojca we śnie, nie? Tutaj miałbym problem, bo nie zakwalifikowałbym go też do fantazji. Bo czy w takim ujęciu jest fantazja? I myślałem, jakby to mam ładnie tutaj zobrazować i przypomniałem sobie, że jak byłem młody, oglądałem kiedyś taki film 9. W sumie młody, ja wtedy w gimnazjum chyba byłem, bo wciąż jestem młody, dlatego mam ten problem. Ale był taki film 9, który zresztą nawet Oscara dostał, to był musical. Ja ten film zapamiętałem głównie dlatego, że tam grała Penelope Cruz i wiele tam innych bardzo ładnych hollywoodzkich aktorek. Ale Penelope Cruz moim zdaniem tam była najładniejsza, dlatego ją zapamiętałem. I dowcip polegał w tym filmie na tym, że całość tego filmu dotyczyła reżysera, który się borykał z pewną blokadą twórczą i nie mógł nic nowego nakręcić, a był wcześniej wybitnym reżyserem i miał bardzo dużo kobiet, z którymi sypiał, nie? Stąd ta liczba tytułowa 9. Tak, to jest polski tytuł 9, chyba w oryginale było po prostu 9. I całość filmu polegała na tym, że on sobie ubzdurał, że jak będzie jeździł do tamtych kobiet i poprawi sobie relacje z nimi, naprawi, to nie dość, że uratuje swoje małżeństwo, czyli z tą domyślną, powiedzmy, jedynką, to jeszcze odblokuje się twórczo i nakręci wspaniały film. I w sumie już spoilerowałem Wam zakończenie, kończy się to tym, że on chce nakręcić swój ostatnie wielkie magnus opum, odblokowany twórczo, po to, żeby odzyskać swoją pierwszą, tak? Pierwszą? Chyba tak, tą swoją żonę, powiedzmy. Więc generalnie film nastawiony mocno sensualnie, tam dużo tych scen tanecznych, gdzie tam tańczą, wracają się, piosenki są nawet tam znośnie napisane. Nas na potrzeby tego materiału interesuje jedna scena. Otóż jest moment, w którym biskup, znaczy główny bohater jedzie do biskupa, z którym się kąpie w jacuzzi, czy tam w łaźni. No i on spowiada się temu biskupowi ze swojego życia, z tego, iloma tam kobietami jest, że nie jest w stanie tam oponować, że nie wie, co ma ze sobą zrobić i że on bardzo często fantazjuje, właśnie marzy o tych kobietach i o tym, co może się tam dziać dalej. No i ten biskup tak na niego spojrzał, pokiwał głową i powiedział, że nie ma nic złego w posiadaniu ogrodu myśli, ale należy pamiętać, że jest to ogród Boga, więc proszę nie wpuszczać tam szatana. I to może zabrzmieć głupio, ale ja myślę, że to ujmuje całe takie ujęcie fantazji, które ja bym zdefiniował. Ja bym zdefiniował fantazję, że jest to element przyjemności, czyli takiego marzenia, które jest, ale z tymi elementami szatańskimi, które najczęściej przybierają element erotyczny, czyli związany tutaj ze pewną sferą płciowości. I to bym definiował wąsko, ale w sferze szerokiej po prostu wpływem tego zła, takiego, jachercera, tej skłonności do tego, żeby pożądać czegoś, czego nie powinniśmy pożądać, co w swojej naturze może być złe. I wracając do mojego pytania, czy jeżeli mam sen, w którym zabijam swojego ojca, to czy to jest marzenie senne? Nie, to jest fantazja. Fantazja w znaczeniu szerokim, fantazja w znaczeniu negatywnym. Bo w moim ujęciu to jest właśnie tutaj pochodzące z tego zła, natomiast fantazja w znaczeniu wąskim nie musi koniecznie pochodzić stricte od tego zła, ale jest bardzo mocno przesiąknięta z erotyzmem,
który nie musi mieć wymiaru tutaj tego dobrego, a jest skupiony na przyjemności, a jak wiemy tutaj z Biblii, celem tutaj kontaktów seksualnych mężczyzny i kobiety jest przede wszystkim prokreacja, a nie przyjemność. Dlatego ja bym stał tutaj na tym stanowisku, że jeżeli będziemy mówili o fantazji, to musimy się zastanowić na temat przyjemności i tą przyjemność definiować albo szeroko, jako to wszystko pochodzące od tego złego, co sprawia nam tutaj przyjemność, no bo skoro mścimy i zabijamy ojca, to mogą być dwie reakcje. Staję i mówię, o super, zabiję tego skurczybyka, albo wstaję i jestem zlany potem, co ja zrobiłem w tym śnie, przecież ja swojego ojca kocham, to jest osoba, która tyle dla mnie zrobiła, jak ja mogłem coś takiego zrobić we śnie, nie? To w tej sytuacji byśmy mieli do czynienia z koszmarem sennym. I tu wam od razu też powiem, raczej jest mi bliższe, że jak widzę dowolną śmierć jakiegokolwiek członka mojej rodziny, czy to z mojej ręki, czy kogokolwiek innej, to ja zawsze bym to definiował, zawsze jestem przerażony i zawsze bym to definiował jako koszmar senny, o którym nawet bym się bał omawiać. Chociaż tu już ciekawostka, na gruncie psychoanalizy Freuda mówi się na przykład o tym, że jeżeli zabijacie swojego członka rodziny we śnie, to musicie wyładować na przykład swoją agresję wobec tego członka rodziny. Jakieś negatywne emocje, które robicie to właśnie we śnie. Tu aż tak się nie znam dobrze na psychoanalizie Freuda, ja to po prostu słyszałem od jednego doktora, który nam to dobrze omawiał, a raczej to, znaczy dobrze omawiał, który znał dobrze Freuda i raczej z nami to dobrze omówił, nie? Więc mamy tutaj tą fantazję w ujęciu szerokim, jak i wąskim, nie? No i teraz kluczowe pytanie, czy co to znaczy wpuszczanie diabła, szatana do tego ogrodu? No to są właśnie te myśli, które są negatywne. I może najpierw porozmawiajmy o efekcie ekspozycji. Co to znaczy efekt ekspozycji? Wyobraźcie sobie, że bierzecie dziecko do sklepu ze słodyczami, stawiacie go przed dyspozytorem tych, nie wiem, słodyczy jakichś, które są już otwarte, że wystarczy je tylko polizać. Stawiacie go na krzesełku przed tym w pomieszczeniu. Myślicie sobie, o Jezu, wiesz co, muszę cię tutaj zatrzymać, masz 10 minut, absolutnie nie jest tego cukierka, nie? I po prostu wychodzisz. I większość dzieci będą patrzeć na tego cukierka przez te 10 minut, możecie nawet tylko trochę dłużej albo trochę krócej, ale męki tego dziecka będą istniały. Bo będą wystawione na efekt ekspozycji tego, że będą patrzyły i myślą sobie, no nie ma, no poprosiła, no nie będę ja tego cukierka. Ale w sumie, kto się dowie? Może ten cukierek jest całkiem smaczny. Nie no, wygląda na bardzo smaczny. To dlaczego miałbym go nie polizać? No, w sumie od liśnięcia nie rozpuści się ten cukierek. Może trochę tej śliny zostanie, ale to wyschnie. Nikt się nie dowie, nie? I zaczynamy tak rozmawiać, dlatego na przykład ja się nad tym łapię, że jeżeli się zastanawiam nad kupnem jakiejś gry, nie? To bardzo ciężko jest mi się uciec myślami od tego, żeby myśleć o cenie danego produktu, nie? Myślę sobie wtedy, kurde, ale teraz jest taka dobra cena. Na innych tych rynkach, na Steamie na przykład ta gra jest droższa. A tutaj nie muszę od razu patcha kupować. I patrzę na tą jedną cenę, na tą drugą cenę. I im dłużej biję się z tymi myślami, tym później coraz bardziej jestem skłonny ku temu, żeby jednak dokupić. Aż się łapię na myśli, że mówię, tak, zdecydowanie muszę kupić tą grę. Zaczynam zakładać buty i sobie sprawdzę, chwila, co ja właściwie robię? Przecież mam tyle gier, które nie są skończone i ostatecznie udaje mi się uwolnić z tego tutaj zwodzenia. Ale opowiadam wam to tylko po to, żeby pokazać, że efekt ekspozycji jest bardzo silny. Dlatego nie można temu ulegać, trzeba być tego świadomym, ale nie na zasadzie tego, mnie efekt ekspozycji nie dotyczy, nie. Musicie być po prostu świadomi tego efektu i być w stanie, tak jak ja po tych butach wychodząc do sklepu, zorientować się, co wy właściwie robicie. Czy chcecie to kupić właśnie dlatego, że czujecie potrzebę, czy potrzeba kupienia tej gry pochodzi od was, a nie z tego, że wystawiliście się na efekt ekspozycji i się w sumie sami sobą zmanipulowaliście. O, może tak to nazwijmy, nie? To pierwsza kwestia i to może być podobnie działać tutaj we śnie. Ktoś fantazjuje bardzo mocno o tym, żeby mieć romans na przykład ze swoim prowadzącym, nie? Fantazjuje na tyle długo o tej osobie, że stwierdza, tak na jawie, to może mi się ona podoba, ale są te sfery tutaj zawodowe, których nie mogę przekraczać i ja się temu oprę. Ale im dłużej żywi taką fantazję we śnie, to myśli sobie, kurde, muszę jednak coś zdziałać, bo jeżeli ja tego nie będę robił, jeżeli dalej będę śnił, to oszaleję, bo będę cały czas śnił o tym, jak mi jest dobrze z nią we śnie,
A w rzeczywistości będą odgrodzone od tego uczucia. I potem najczęściej się zaczyna szacować, jak ważna jest wtedy ta relacja zawodowa pomiędzy, no w tym wypadku, no student a Boże, student a mistrz, nie? Czyli wykładowca, nie? Więc trzeba zauważyć, czy nie zaczynamy myśleć właśnie w kategorii tego, że taki długi, bycie długo wystawione na dany efekt może tutaj nieść ze sobą jakieś negatywne przemyślenia. Po drugie, możemy się zastanowić nad tym, jeżeli widzę, powiedzmy, koleżankę, którą bardzo lubimy, i w czasie tego snu, nawet takiego półświadomego, dopuszczamy się jakichś nieprzyzwoitych rzeczy właśnie z tą konkretną osobą, nawet jeżeli ta osoba, powiedzmy, wyrażała na to zgodę we śnie, nie? Nie było tak, że stosowaliśmy siłę. Pytanie, czy jeżeli znowu spotkamy tą samą osobę w świecie realnym, takim świecie rzeczywistym, to czy będziemy w stanie potraktować ją tak, jak do tej pory, nie? I obawiam się, że dużo osób tak nie ma. Dużo osób mogłoby mieć tak, że nawet widząc daną osobę, mogłoby ją widzieć przez pryzmat tego, jak ją widzieliśmy w danym śnie. Albo próbować dostrzegać jakiegoś powiązania między tym, co my widzieliśmy w tym śnie, a tym, jak ona się zachowuje teraz, nie? Czyli zatrzeć tą granicę pomiędzy rzeczywistością a snem, co może wpływać nawet na to, że będziemy inaczej odbierać pewne zachowania tej osoby. Mi się kiedyś na przykład śniło, że powiedzmy, byłem bardzo źle wykorzystany przez pewne osoby, które znałem, może tak to nazwijmy, nie? I ja w tym śnie rozpoznałem te osoby. I ten efekt tego snu zrobił na mnie tak straszne wrażenie, że ja tą jedną osobę, którą rozpoznałem, skonfrontowałem na temat tego, co ja widziałem w tym śnie. I że ja przepraszam, bo jest mi bardzo trudno, żeby z nią rozmawiać normalnie przez to, co się zdarzyło w tamtym śnie. Co się wydaje absurdalne, bo ona przecież nic nie zrobiła. Gdybym poszedł na komisariat i powiedział, że ta osoba coś zrobiła mi krzywdę we śnie, to by mnie wszyscy wyśmiali. Bo halo, ale my możemy szukać tylko tych spraw faktycznych. Jak pan dostarczy dowody? Czy miał pan nagrywarkę, która nagrywała ten sen? Gdzie jest pańska, nie wiem, ścięta głowa, skoro pan swoją głowę ma na karku, nie? Ale mimo wszystko to jakoś odstaje w psychice. I to mi kiedyś wuj opowiadał, kiedy mnie opieprzał za to właśnie, że oglądam horrory. Pozdrawiam się serdecznie, wuju. I miał tutaj też rację. I to są między innymi badania, które też mi promotor mój mówił, też pozdrawiam mojego promotora z okresu pracy magisterskiej, że dla ludzkiego oka i dla ludzkiego umysłu to nie ma różnicy, czy przemoc widzimy na ekranie, czy we śnie. Dla niego to jest w sumie jedno i to samo, bo potrafi wydobyć dokładnie te same emocje z nas, w zależności od tego, co widzimy, nie? Co nie wiem, czy jest aż tak prawdą, bo jak widzę przemoc, która ma charakter rysunkowy, to może tam się wszystko dziać. Może być dowolnie brutalna, a ja jestem w stanie to oglądać, może się trochę skrzywię, nie? Jak będzie rzeczywiście bardzo mocno, albo będę czuł trochę odrazy do samego siebie, co jest tam jeden z czynników jednego z moich ulubionych gatunków horrorów, nie? Ale z drugiej strony, jak potem oglądam film, który jest realistyczny, fotorealistyczny, nie? Który nie ma takiej konwencji zabawy, to już mnie to zaczyna brzydzić. Już mam tutaj problemy, już też zaczynam się bać, oglądając taki film, nie? Więc to też jest, powiem tutaj, mam wrażenie, takie kontekst tego, jak ten konkretny przekaz jest nam sprzedawany. Nie? Tutaj bym się do końca nie zgodził, że to jest jedno i to samo, że widzimy przemoc tu i przemoc tu, i dla naszego mózgu to jest jedno i to samo, nie? Aczkolwiek gdyby tak było, gdyby nie by była, albo ta zależność była bardzo istotna, no to byłoby tak, że jeżeli byśmy chcieli szkolić osoby, które będą bezceremonialne, doskonałych, nie wiem, żołnierzy, którzy będą traktować ludzi jak cele, to powinniśmy im wgrać odpowiednią ilość wspomnień tego, jak oni coś tam robili, nawet w formie takiego marzenia sennego, żeby o tym śnili, bo to będzie wpływało w dosyć skuteczny sposób na to, jak oni się będą zachowywali na polu walki, czyli na przykład tego, że będą widzieć, no, wroga konkretnie jako cel. Cel do trafienia, a nie jednostki fizyczne, co jest tutaj też zagrożeniem. No i kolejna kwestia, załóżmy, że śnimy o rzeczach, które są nielegalne. Czyli no, tutaj jest akurat, jak to będzie wrzucone, to już będzie to dosyć już trochę stara sprawa, zobaczymy, jak to się rozwinie. Na dzień dzisiejszy pan Stu został zatrzymany w tym, w Wielkiej Brytanii obywatelskie zatrzymanie najpewniej został wypuszczony, chociaż go pobili i
dochodzi tutaj ten, no wszyscy się boją, czy nie dojdzie do samosądu. A samosąd to są straszne sprawy. Polecam taki film Potop, który opowiada właśnie o takiej sytuacji, gdzie doszło do samosądu i tego, jak tam no, brutalnie było. Nie pamiętam, kto był reżyserem, chyba Polański albo Kieślowski, nie jestem pewien. Bardzo dobry film. Ale załóżmy, że taki sobie stół, którym już tutaj mamy te silne oskarżenia, marzy o czynie zabronionym. Albo już, dobra, nie męczmy tutaj osoby, żeby nie było, bo to jest jej osobista tragedia i te dowody, które tam wypłynęły. Załóżmy, że osoba X, nie, bo to się będzie kojarzyło z fundacją. Załóżmy, że osoba Z, tak, Z, niech będzie osoba Z albo osoba Pi. O, osoba Pi będzie najlepsza. Nie, bo też jest bajka. Osoba bliżej nieokreślona, której nie znamy, która jest całkowicie przykładowa, nie? Załóżmy, że będzie miała pewne marzenia dokonywania czynów, które są zabronione. Załóżmy, będą to marzenia dotyczące przeprowadzenia czystki etnicznej pewnej grupy społecznej. O, takie marzenie mu dajmy. I śniło o tym. I odczuwał niesamowitą frajdę z tego snu, z tego, że to się śniło, nie? I wstaje i jest ucieszony, przeciąga się, jaki miałem wspaniały, cudowny sen. To pytanie, czy żywienie takiego snu jest prawidłowe? Czy powinniśmy go bardziej powiedzieć, że jest to naganne? Bo nikomu się krzywda nie stała. To był tylko i wyłącznie jego sen. Ale czy powinniśmy zachęcać go do takiej postawy, że no, śni o tym dalej. Nie kłuj się, nie poznawaj tych grup etnicznych, powinieneś zmienić swoje nastawienie. Możesz śnić, możesz tym ludziom podawać rano rękę, możesz się z nimi witać, to nie będzie problem. A w nocy możesz śnić o tym, że ich niszczysz etnicznie, to nie jest żaden problem. No bo jeżeli się przyjrzymy, to jest akurat też w Biblii, no, wychodzi mój katolicyzm niestety, jest powiedziane, że można zgrzeszyć na trzy sposoby. Można zgrzeszyć mową, uczynkiem i myślą. I był podany kiedyś taki przykład, to przez księdza na kazaniu, że załóżmy sytuację, gdzie wkurzył mnie swój sąsiad. I ten sąsiad tak mnie wkurzył, że wziąłem swoją wiatrówkę, czy strzelbę, powiedzmy myśliwką, bo byłem myśliwym. Poszedłem, schowałem się przy drodze, gdzie on zawsze przechodził. Zaczaiłem się za tymi krzakami, on przeszedł na odpowiednią odległość. I ja wychyliłem się z tych krzaków, żeby wypalić do tego sąsiada, ale broń nie wypaliła. I potem jak broń nie wypaliła, stwierdziłem, dobra już, trudno, upiekło mu się, nie będę go tam dalej robił, nikomu nie opowiedziałem o tej sytuacji i wróciłem do domu. I pytanie, czy ta osoba dopuściła się grzechu zabójstwa? No i odpowiedź jest jedna. Tak, dopuściła się. Dopuściła się, ponieważ w swoich myślach już zabiła tą osobę. Już w swoich myślach doprowadziła do śmierci tej osoby. Nawet tam Jezus jednym ze swoich kazań miał powiedziane, że ja wam powiem, że nie tylko ten, który złorzeczy bliźniemu jest grzeszny, ale już ten, kto się gniewa na swojego nieprzyjaciela, grzeszy nienawiścią, że go zabił. Ba! Jeżeli ktoś pożądliwie patrzy na inną kobietę wzrokiem, to już w swoim sercu dopuścił się nierządu z nią, nie? Nawet nie czynem. No i kwestia tutaj jest taka, że w takim wypadku musimy dokonywać kontroli na swoich myśli i takie fantazje, takie w tym znaczeniu szerokim, czy nawet tym wąskim, są niedopuszczalne. Nie powinniśmy fantazjować, powinniśmy mieć marzenia, które nie zahaczają o tą sferę, która jest sferą zła. Ona nas wtedy może tutaj no, oddalać od Boga i może nas oddalać tu od właściwych społecznie postaw. Z drugiej strony, no mówię, ten ja Herzer, po drugie, no przyjemność takich snów czasem potrafi być bardzo no, dobra. Niektórzy ludzie, no nie widzą potem nawet problemu z tym, żeby takie zachowania przenosić do kanwy życia codziennego, ale o tym już mówiłem, więc kwestia tutaj mojego pytania, które chcę przed wami postawić, jest takie, czy waszym zdaniem takie fantazjowanie jest, to może być dobre jeszcze z innych powodów niż powody no czysto przyjemnościowe, że jest nam przyjemnie, że się wyspaliśmy. No może być takie, że jeżeli jestem zły faktycznie na tego szefa i dopuściłem się zabójstwa tego szefa w swoim śnie, to następnego dnia wrócę do pracy i powiem: cześć, bardzo dobrze, że cię widzę, bo nie przeżyłem traumy, a faktycznie ucieszyłem się z faktu, że mogłem to odreagować. Mniej więcej na tej zasadzie działają też niektóre osoby grają w takie brutalne gry,
po to, że mają tyle frustracji sobie wewnętrznej, że chcą to wyrzucić w jak najbardziej brutalny sposób, jaki jest tylko możliwy, właśnie przez taką, powiedzmy, brutalną grę. Ale czy to jest dobra metoda rozładowywania stresu? Nie wiem. Nie wiem, jest mi to ciężko oceniać od strony moralnej. Wiem jedynie, że ludzie jakoś muszą wyładowywać się, odreagowywać swój stres. I na pewno ważne jest to, żeby się nie uzależnili od tej wizji. To kiedyś też, jak oglądałem Atora, opowiadał o świadomym śnie. Mówił o tym, że najgorsze, co może być, jak on się nauczył świadomego śnienia, to moment, w którym niektóre osoby zaczynają żyć tylko i wyłącznie po to, żeby móc świadomie śnić i żeby móc realizować swoje fantazje we śnie, a nie w życiu realnym. I tu akurat jest mój problem, że akurat ja zawsze, jak nabywam świadomość we śnie, no to się budzę. Jedyny mój moment, kiedy zaczynam nabywać świadomość we śnie, to jest taki etap, jak jestem w półśnie, czyli się lekko przebudzę, nie? Ale to wtedy jestem świadomy tego łóżka, jestem świadomy tego, co się dzieje, nie? To nie jest tak, że jestem w świecie snu, ale wygląda to zazwyczaj u mnie tak, że rozmawiam z kimś. W sensie dosłownie. Dosłownie prowadzę z kimś dialog i wtedy rozmawiam zazwyczaj na tematy, na które zwykle nie mam aż tak odwagi rozmawiać, nie? I zazwyczaj czuję się wtedy dobrze, bo czuję się dobrze, że omówiłem pewne kwestie, które mnie męczyły, nie? To też Wam polecam. To też Wam polecam uprawiać rozmowy z samym sobą, nawet jeżeli są to trudne rozmowy, nie? I nawet jeżeli rozmawiamy o sprawach trudnych, takie, które mogą być nielegalne, które mogą być złe, to nie wpuszczajcie do tego okna szatana, mówiącego o tym, że no to jest relatywne, możemy to dopuścić. Możemy rozważyć, że takie coś zaistnieje. Zastanówcie się najpierw, dlaczego coś jest uważane za złe i konsekwencje tego czynu, który będziecie stosowali, ale nie ten, który będzie dla Was, a taki, jakim będą widziały inne osoby, które będą widziały, że ten czyn zostanie dopuszczony. Bo teraz, czy jeżeli mój ojciec widziałby, że ja śnię o tym, że zabijam go w swoim śnie, to jakby to wpłynęło na moje relacje z ojcem, o, gdyby on o tym wiedział, nie? Czy faktycznie by to potraktował jako, no dobra, musiał się wyładować, może faktycznie trochę byłem dla niego za surowy? Czy może jednak zacząłby się mnie bać, że to marzenie, które mam, mógłbym chcieć zrealizować w prawdziwym życiu, nie? No, zostawiam tą kwestię dyskusyjną. Myślę, że temat jest bardzo otwarty i fajnie rozwinięty. Ja zawsze polecam, żeby rozmawiać i akurat tutaj na potrzeby tego materiału nigdy nie miałem snu o tym, żebym zabił ojca, więc spokojnie. To był po prostu taki popularny przykład, żeby można o nim porozmawiać. Może ktoś miał coś takiego, żeby mógł się tam odnieść. Ale jeżeli... O, tutaj jeszcze możemy dodać kwestię, jeżeli ktoś ma... A, to już mówiłem o uporczywych tych samych snach, nie? No i cóż, no i to by było na tyle. Tamten odcinek wyszedł dłuższy, ten wyszedł krótszy, dlatego że temat jest bardziej... rozwinięty, jest bardziej filozoficzny, taki do rozmawiania, a to aż tak nie lubię, jeżeli temat jest do porozmawiania, prowadzenia monologu, więc kłaniam Wam się nisko, czekam na komentarze, czekam na lajki, łapki, subskrypcje, cieszę się, że jesteście. Dzisiaj Wam powiem, dostałem fantastyczny komentarz w języku, napisany cyrylicą, o tym, że świetny materiał, prosi o więcej, trzymaj i tak dalej. Nie wiem, czy ktoś tam robił sobie żarty, czy to faktycznie przesłuchał te materiały i je rozumiał i to były szczere słowa. Mam nadzieję, że tak. W każdym razie też mu podziękowałem, pisząc cyrylicą w jego języku, korzystając z tłumacza. Mam nadzieję, że go nie zbyzywałem. W każdym razie było mi bardzo miło. Jeżeli chcecie mnie pochwalić, to bardzo śmiało. Proszę, jak chcecie mnie za coś zganić, to też śmiało. Raczej nie banuję, raczej też nie usuwam. Wszystkie uwagi biorę sobie do serca. No i bardzo chciałbym z Wami porozmawiać tutaj o tym wszystkim, podyskutować, bo lubię rozmawiać. Bardzo lubię rozmawiać. No i tyle. No. Trzymajcie się ciepło. Cześć, papa. Trzymajcie się. Wesołego dnia, dobrego dnia, pozytywnych wiatrów. No i samych fantazji, które nie są złe. O, to są piękne życzenia. Trzymajcie się ciepło. Papa.